Jedna, można powiedzieć, z największych osobowości całego naszego show, drodzy Państwo, zawsze przygotowany, zamyślony, zastanawiający się jak, co, gdzie, kiedy. I powiem szczerze, drodzy Państwo, to nam się strasznie podoba, bo bardzo zdrowe i takie profesjonalne podejście też do naszej zabawy. Za to bardzo pana Henryka tutaj polubiliśmy wspólnie. Mogę się, myślę, że zawsze cały skład, który obsługuje naszą zabawę, podpisać. Dzisiaj mam nadzieję, że też sporo humoru się pojawi, zresztą już widać po tym, jak Państwo są pięknie ubrani, że ten występ na pewno przejdzie do historii, nie obejdzie się bez tak zwanego pozytywnego echa. A panu Henrykowi Cerzowi, jako że dżentelmenem w każdym celu, towarzyszyć będzie Patrycja Woźniak. To jest dziewczyna, która też sporo ma już osiągnięć na swoim koncie, jeżeli chodzi o tak zwane występy wokalne. W naszym samym festiwalu zajęła miejsce drugie, a obecnie jest uczennicą musicalowej szkoły pana Macieja Pawłowskiego. Piękne akcje tutaj mamy. Ja mam nadzieję, że ja też coś dostanę. Drodzy Państwo, no to nic. Bierzemy się w takim układzie za śpiewanie. I teraz, jeżeli chodzi o tak zwaną podróż naszym wypikłem czasu, to cofniemy się najdalej wstecz. Dlatego, że mniej więcej do lat 50. wtedy bardzo popularną artystką była już również od kilkunastu lat nieżyjąca Natasza Zylska. Skoro Państwo widzą, jak ubrani są Państwo w ostatnim odcinku, pan Henryk Wilcerz i Patrycja Woźniak, to myślę, że dziś skojarzenia są. Oczywiście zaśpiewają Meksykanę. Przed Wami pan Henryk Wilcerz i Patrycja Woźniak. Księżycowa, nie lubimy Cię bardzo.
Proszę Państwa, wielkie brawa, prezes Wodociągów Kielowskich, pan Henryk Wincarzy. Patrycja, właśnie jak ja się tak zastanawiam, co z tej naszej świętokrzyskiej wodzie jest? Że się ma taką pasję? Spirytów. No, spirytów, no właśnie. Nie, z tego co ja słyszałam, same dobre minerały i wszystko co najlepsze to mamy w wodzie kieleckiej. Panie prezesie, panie Henryku, no macho, no macho, było pięknie, było naprawdę prawdziwie po meksykańsku. Przytulanki, troszkę niedoćwiczone, ale też wszystko było wspaniałe. Młoda się bała. No właśnie, zobaczyliśmy to. Wszystkiego to był naprawdę piękny występ. Chciałam zwrócić uwagę na choreografię, która się pojawiła, oraz na rekwizyty. Brawo! Piękny kapelusz. No a się dawno nie byłaś taka uruchomiona przy ocenie jurorskiej kończyny. Musiał być, nie? Jurek? W duecie zaśpiewali, a tak jak na scenie było trio Amigos, prawda? Rum był, gorąca rumba była, wszystko było. Ja już wiem, gdzie chciałbym w tym roku pojechać na wakacje, nie wiem jak Państwo, ale dziękuję bardzo za podpowiedź. To teraz podpowiedź. Brawo. Chłopczyki, 3 punkty Jurka, 3 punkty Asi, 3 punkty Ani i 3 punkty Łukasza nas podtrzymał jak Hitchcock w niepewności. Zaczęło się od trzęsienia ziemi, a później było jeszcze lepiej. Pan Henryk Wincarz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Henrykiem. Drodzy Państwo, jeżeli nie macie dość szaleństwa, spotkamy się jeszcze za mniej więcej 2 kwadranse. A teraz wracamy do naszej rundy solowej, czyli ci artyści, którzy prezentowali się w duetach, teraz będą mieć...